Witam Państwa. Dziś wybieramy się w polskie góry, a konkretnie w Sudety Zachodnie. Odwiedzimy Świeradów-Zdrój i sprawdzimy, jakie panują tam warunki do jazdy na nartach. Będziemy także w ośrodku sanatoryjnym, gdzie dowiemy się, w jaki sposób narciarze czy snowboardziści mogą wypocząć i zrelaksować się po dniu spędzonym na stoku. Zapraszam do oglądania naszego programu. Świeradów-Zdrój położony jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, tuż przy granicy z Republiką Czeską, w Górach Izerskich, zaledwie 35 km od Jeleniej Góry. Uzdrowisko przyciąga nie tylko kuracjuszy, ale także narciarzy z całej Polski. A my zaraz przekonamy się, jak się tutaj szusuje. Jestem już przygotowana do jazdy na nartach i zaraz wyjadę koleją gondolową na Stuk Izerski. Co ciekawe, jest to kolej gondolowa całoroczna o długości 2172 metrów. Jednorazowo do gondoli wchodzi maksymalnie 8 osób. Wyjazd na szczyt potrwa około 10 minut. Jedziemy koleją gondolową na wysokość 1060 metrów nad poziomem morza. Po mojej prawej stronie piękny widok na Karkonosze, a po lewej stronie Góry Izerskie i wspaniała, szeroka trasa. Proszę mi powiedzieć, jaka jest jej długość? Długość tej trasy to jest 2,5 km. Jest to jedyna trasa w Polsce o takiej długości, jak i również o takiej szerokości. Już z Podlegnicy, oddalonej o 70 km od Stoku Izerskiego, widać tą trasę, w związku z czym jest ona jedyną taką atrakcją w Polsce. Dodatkowym atutem tej trasy jest jej oświetlenie, które jest tak naprawdę najbardziej gęste w Polsce. Jazdy wieczorne są od godziny 18 do 22. I trasa jest dla każdego, dla małego i dla dużego narciarza. Jest to trasa czerwona, wchodząca w niebieską, kończąca się czerwoną, ale oprócz tego po jej prawej stronie jest malutki wyciąg orczykowy dla małych dzieciaków, a po lewej stronie jest wyciąg taśmowy Sunkit. Oprócz tego dodatkowo mali narciarze mogą korzystać z naszej szkółki narciarskiej Skinbike, jak i również z wypożyczalni narciarskiej. Mamy także instruktorów, którzy pomogą nam nauczyć się jeździć na nartach. Tak, instruktorzy pomogą jeździć na nartach, jak i na snowboardzie. Rodzice przychodzący z dziećmi mają pełną opiekę dydaktyczną, pedagogiczną, jak i również merytoryczną, dotyczącą nauki jazdy na nartach, na snowboardzie, jak i również opieki dydaktycznej na górnej stacji. Widziałam też, że często do gondoli wsiadają osoby, które nie mają nart. Tak, jak najbardziej. Stuk Izerski jest jedyną taką górą w Polsce, na której znajdują się różne szlaki, a parametry techniczne kolei gondolowej to 71 wagoników, najdłuższa kolej gondolowa w Polsce, wyprzęgana o przepustowości 2400 osób na godzinę. Tyle narciarzy jest w stanie przewieźć kolej gondolową. Świeradowie Zdroju, jak widać, doskonałe warunki atmosferyczne. Temperatura minus 2 stopnie, rano świeciło piękne słońce, a teraz zaczął padać śnieg. Trasa doskonale przygotowana, szeroka, wyratrakowana, równiusieńka. U góry nieco stroma, musimy mieć trochę więcej siły w nogach, żeby móc docisnąć na krawędziach, ale potem przechodzi ona w trasę niebieską, równą, z której rozpościera się wspaniały widok na Świeradów-Zdrój. W takich warunkach atmosferycznych i w takich warunkach narciarskich jeździ się naprawdę bardzo dobrze. W Świeradowie-Zdroju znajduje się wiele obiektów uzdrowiskowych, w których oprócz kuracjuszy wytchnienie znajdą także narciarze i snowboardziści. A ja zaraz sprawdzę, jak najlepiej zrelaksować się po nartach. Jesteśmy w gabinecie lekarskim, a ze mną pani doktor, która udzieli kilku fachowych porad dla tych, którzy jeżdżą na nartach. Proszę mi powiedzieć, z czego mogą skorzystać zmęczeni narciarze? Narciarstwo jako sport zimowy jest rzeczywiście sportem wysoce urazowym, szczególnie dla niewprawnych, początkujących narciarzy. I stąd urazy narządu ruchu, skręcenia, przeciążenia są dość częste. Dla tych początkujących, którym się zdarzy jakiś uraz, możemy zaproponować miejscową krioterapię, ewentualnie kriosaunę, całą gamę zabiegów elektrycznych, prądy Traberta, galwanizację, jonoforezę.
laseroterapię i również masaże. Pourazowo drenaż limfatyczny, żeby zmniejszyć obrzęk w przeciążonym miejscu, lub masaż klasyczny służący tylko rozluźnieniu tkanek. Doskonałym zabiegiem, który w terapii uszkodzonych stawów, przeciążonych mięśni, jak i w profilaktyce chorób układu narządu ruchu jest stosowany w malinowych hotelach, jest kąpiel w solance siarkowej. Solanka stosowana do tego zabiegu jest najsilniejszą solanką na świecie. Kąpiel w solance siarczkowej jest o tyle dobroczynna, że przyspiesza efekty regeneracji organizmu. Czy sauna albo jacuzzi także może być pomocne w prewencji? Oczywiście, dlatego że ciepło, które jest w trakcie tych zabiegów w ciepłej wodzie i delikatny masaż wodą, który w trakcie tego zabiegu jest stosowany, powoduje rozluźnienie tkanki łącznej, powoduje relaks, powoduje rozluźnienie napięcia mięśni. Sprawdzamy teraz, jak wygląda zabieg krioterapii. Za mną kriosauna, w której temperatura spada nawet do minus 150 stopni Celsjusza, a wchodzimy do niej na maksymalnie 3 minuty. Zabieg ten polega na mrożeniu pacjenta oparami azotu i jest zupełnie nieinwazyjny. Skorzystać z niego mogą także narciarze i snowboardziści. Zobaczmy, jak to wygląda. W dzisiejszym odcinku udzielamy porad zdrowotnych dla narciarzy. Nie może więc zabraknąć informacji na temat skóry, która podczas kilkugodzinnego przebywania na stoku narażona jest na podrażnienia. Jak zatem chronić skórę twarzy przed zimowymi warunkami atmosferycznymi? Najistotniejszą rzeczą jest pielęgnacja twarzy, przede wszystkim jej głębokie nawilżenie. Jak wiemy, na stoku narażeni jesteśmy zarówno na śnieg, wiatr oraz ostre słońce, dlatego bardzo istotne są kremy z wysokim filtrem. O naszą twarz, ciało, jak i włosy mogą zadbać balneokosmetyki. Nazwa balneokosmetyków wywodzi się od balneologii, czyli dziedziny medycyny uzdrowiskowej zajmującej się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych oraz zastosowaniem ich w lecznictwie. Mottem jest tutaj łacińska sentencja spa, czyli sanus per aquam, oznaczająca zdrowie dzięki wodzie. Warto wspomnieć, że w balneokosmetykach zawarta jest woda siarczkowa, pochodząca ze źródła Malina w Solcu Zdroju. Oprócz tego, że zawarta jest w nich najsilniejsza na świecie woda siarczkowa, występują tam same naturalne składniki, w pełni ekologiczne. Balneokosmetyki stworzone są po to, aby każdy mógł pielęgnować skórę twarzy. Jak wiemy, na stoku najważniejsze jest to głębokie nawilżenie, bo wtedy skóra jest bardzo przesuszona. Jak narciarze i snowboardziści powinni chronić swoje dłonie? Narciarze, ci nieco młodsi oraz starsi, powinni przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabrać jeden najważniejszy kosmetyk, jaki jest krem do rąk. Może to być krem do rąk tłusty najlepiej, zarówno na dzień, jak i na noc. Warto, żeby odżywiał naszą skórę i pielęgnował ją przed silnymi wiatrami, jakie panują na stoku. Pobyt w Świeradowie Zdroju wpłynął na mnie relaksująco. Tutejsze zabiegi sprawiły, że czuję się wyśmienicie. Wyruszam w dalszą podróż, a my widzimy się już za tydzień w programie Zimowa Jazda. Bądźcie z nami!